w czym tkwi problem? Tkwi problem w dwóch rzeczach. Po pierwsze, zawodników jest dość dużo w Polsce. I często zawodnicy walczą za tak zwane psie stawki. To sami sobie strzelają w kolano. Ja rozumiem, że jeżeli się zaczyna, to się za te stawki minimalne, albo nie daj Panie Boże, są promotorzy, którzy tak promują tych zawodników i ustawiają, że oni się jadą za, proszę, za grosze. No to nie wystarczy im na plastry nawet, żeby potem się poklejać po takiej walce. Ja mam trochę problem z ustawieniem wszystkich zawodników z dwóch powodów. Pierwsze, że w jakimś tym świecie MMA berserkerzy są uważani za dość mocny team i często, szczególnie za granicą, zawodnicy odmawiają nam po prostu walki, bo zawodnik nie chce się bić, nie wiem, nie chcą. Natomiast drugi problem to jest taki, że ja nie chcę, żeby oni się bili za darmo, tak? Za psie pieniądze. Uważam, że te pieniądze powinny być adekwatne do, no inaczej, one nigdy nie są adekwatne, bo to dopiero na naprawdę mega wysokim poziomie będą adekwatne do tego, co oni robią, jak ciężko pracują, ale żeby chociaż ta stawka pokryła chociażby odżywki. Chociażby odżywki, jeszcze nie mówię tam lekarza, masażystę i tak dalej, ale chociażby odżywki. I tu taki problem. A mówię, w Polsce jest wielu menadżerów i organizatorów, którzy, dla nich nie jest istotne kto, ważne, żeby się bił za 5 zł. I czarują tych chłopaków, oni idą, często, gęsto sobie się porozbijają, no mówię, za grosze, nie? Ja mówię, co innego jest walka pierwsza, ale uważam, że w tej chwili jest tyle tych amatorskich turniejów, gdzie możemy się pobić za darmo i zdobyć doświadczenie, ale jeżeli chcemy się bić za zawodowe, to jakieś to minimum tych pieniędzy powinno się otrzymać, tak? I ja jestem tego zdania, tak? Dlatego może tu jest problem. Tutaj tkwi problem tego, że ci moi zawodnicy nie często mają problem ze znalezieniem walki, ale też aż mówię, na siłę też nie szukam, nie? No, to nie jest szukanie na siłę, namawianie. Kto chce jakość, ten wie, gdzie trafić, gdzie zapukać. Jeśli ktoś chce mierność, no to omija nas i tyle. Zwłaszcza, że w tym czasie oni koncentrują się na jiu-jitsu, na grapplingu, na submission, także ze stratą dla klubu też to nie jest na pewno. No większość tak, większość jest z tymi zawodnikami, którzy nie tylko bawią się w MMA, ale w inne dyscypliny. I dokładnie, i myślę, że nie ma problemu, że sobie dajemy radę jakoś. Okej, no to by było na tyle. 3 etapy wywiadu zrealizowaliśmy. Dziękujemy legendzie, miejmy nadzieję, że do jiu-jitsu wróci, do MMA też wróci jako czynny zawodnik. No, miejmy nadzieję. Dziękujemy. Dziękuję. Pa.